Cześć wszystkim, z tej strony Kamil Malinowski, a w dzisiejszym materiale najpierw kawa. Łyk dobrej kawy musi być. I wracając do tematu, dzisiejszy materiał to jest nic innego jak rolka. Ale gdzie rolować, a może bardziej dzisiaj gdzie nie rolować? Pewnie jak już nieraz zauważyliście, rolkę można praktycznie kupić wszędzie. Czy to w sklepie, czy w Biedronce, czy to w Lidlu, dosłownie wszędzie, na różnych stronach producentach, w Decathlonie, spotkasz rolkę z wypustkami, niewypustkami, miękką, twardą i tak dalej. I masz w głowie miliard pytań, ale nikt ci pewnie nie powie z producentów, czego nie rolować. I w dzisiejszym materiale mam zamiar ci to powiedzieć. Powoli zaczynając, można byłoby powiedzieć, że pierwszej struktury, jakiej nie powinieneś rolować, to jest pasmo biodrowo-piszczelowe, a bardziej może jego struktura zaraz przy kolanie. Pasmo biodrowo-piszczelowe, jak to badania pokazują i różne friki anatomiczne mówią o tym, jest to taka struktura powięziowa, która ma grubość nawet od 11 do 13 mm. Grubości palca można byłoby powiedzieć, że jest. Czyli jest to gruba struktura i ma zadanie anatomiczne takie, że ma być twarda, bo przenosi jakby obciążenia przez swoją twardość z dolnej kończyny na górną kręgosłup przez powięź jeszcze spiralną, funkcjonalną. Więc to musi jakby działać i być twarde. Problem jest następujący taki, że żeby to dobrze rozluźnić, bardziej ci polecam pracować w okolicy mięśnia naprężacza pomyli szerokiej, czyli mniej więcej szerokość palca, dwóch palców pod twoim kolcem biodrowym przednim, górnym. Mniej więcej w tych okolicach. Rozpracuj właśnie tutaj delikatnie bok. Jest to mięsień mniej więcej takiej długości. Jeżeli dobrze rozpracujesz mięsień, czy to palcami, czy to piłeczką, pamiętaj, jeżeli mięsień jest mały, głęboko położony, nie pracuj na rolce, która ma bardzo dużą swoją objętość, ponieważ nie jesteś w stanie dobrze przejść punktowo do danego mięśnia. Polecam Ci tutaj zawsze piłeczki, palce i tak dalej, z metod funkcjonalnych, powięziowych, palec na palec zaciskasz i przejeżdżasz po prostu poprzecznie. Więc nie roluj tych miejsc z tego względu, że i tak zawsze Cię będzie bolało. Naprężacz pomyli szerokiej zawsze boli, ponieważ ma bardzo dużo receptorów bólu. Więc jak się nie położysz, jak nie wciśniesz palców, i tak będzie bolało. Możesz gdzieś tam poniekąd przerolować trochę bok uda w sposób bardzo powolny. Ból od mniej więcej 6, 7 na 10 i głębiej po prostu nie wchodź. Ta struktura i tak nie wiadomo jak się nie rozluźni, a ona musi być jakby nie patrząc sztywna. Lepiej rozluźnisz tą powięź przez to, że rozluźnisz naprężacz powięzi szerokiej jako bodziec, jako mięsień. I wtedy będzie zdecydowanie lepszy efekt. Drugim chyba takim podpunktem, którego ja niekoniecznie polecam, żebyśmy rolowali, jest nic innego jak pośladki. Większość osób nie ma problemu z mięśniami pośladkowymi wielkimi, tylko jak już z mięśniami, które są pod nim. A jak wiemy doskonale, mięsień pośladkowy wielki jest dosyć grubą strukturą i żeby dojść do mięśnia pośladkowego średniego, małego, gruszkowatego, nie jesteś po prostu w stanie przejść taką szerokością rolki. Ona jest za duża i po prostu przejedziesz nie te struktury, które trzeba. Byś musiał bardzo, bardzo mocno gdzieś się na tą rolkę położyć, a to nie o to chodzi, bo tylko i wyłącznie tracisz czas, a nie przerolujesz tego, co powinieneś przerolować. Lepiej znów piłeczka, bok gdzieś biodra przerolować i wtedy będziesz miał zdecydowanie lepszy efekt. Bądź iść do fizjoterapeuty, żeby wykonał jakieś tam techniki manualne, czy też dry needling, czyli suche igłowanie, ponieważ czasami trzeba nawet około 10-centymetrowej igły, mniej więcej tyle, żeby dojść do mięśnia gruszkowatego, więc jak za pomocą rolki możesz przejść przez te struktury. Chyba taki może przedostatnim albo ostatnim elementem, na jaki ja zawsze lubię zwracać uwagę u swoich klientów, czego może lepiej nie roluj, jest może nie, że prostownik grzbietu, ale przede wszystkim rolką. Nie rolujcie prostowników grzbietu z tego względu, że struktura, która jest między mięśniami, to są wyrostki kolczyste. No jest to kość. Jeżeli przejedziesz twardą rolką po kości z wypustkami, no to to zawsze będzie bolało. Uderz się rolką w piszczel i zobacz, czy boli. To samo odczuwa twój kręgosłup. Więc bardziej wtedy nie rolujesz mięśnia, żeby go rozluźnić, a wprowadzasz mobilizację kręgów i stawów międzykręgowych. Bardziej wtedy ci polecam tego dual bola. Dual bola, już nawet nie wiem, czasami producenci różnie to piszą. To są te takie dwie piłeczki z wypustką między nimi i dzięki temu ładnie wejdziesz w mięsień, przerolujesz wzdłuż struktur prostownika grzbietu i będzie idealnie.
Jeżeli będziesz to robił na rolce, bardziej Ci polecam wtedy bardziej mobilizację. Połóż się na rolce, głęboki wdech, żeby doprowadzić odcinek lędziowy bardziej do wyprostu, bądź też do zgięcia. Ciekawy materiał, który już wcześniej zamieściłem, jeżeli chodzi o rolkę i to u większości osób nawet dodaje gdzieś do planów treningowych, jest właśnie mobilizacja odcinka piersiowego. Gdzieś właśnie w tych okolicach znów Ci się wyświetli film, do którego nawiązuje, że jak się po prostu pozbyć garba za pomocą rolki. Jednak jeżeli chcesz przerolować prostoźwigniki grzbietu, bardziej duoball niż roller. Roller nie da Ci takich samych efektów, przejedziesz po kości, będzie bolało. Ostatnim elementem, na jaki ja lubię przede wszystkim zwracać uwagę i zwracam też swoim klientom taki bodziec daję do treningu, nie roluj mniej więcej okolicy żeber. Czemu? Klatka piersiowa, jak i okolice właśnie żeber, one lubią pracować bardziej w wymiarze strzałkowym, czyli przód i tył, oddychając. Wszystkie elementy, nawet masażu serca, gdzie po prostu uciskamy klatkę piersiową, ona jest elastyczna. Jeżeli zaczniesz uciskać żebra z boku, to zobaczysz, że jest opór sztywny. Uwierz mi, rolując mocno i kładąc się na rolkę w sposób no taki drastyczny, jak to ludzie niektórzy lubią robić, możesz nawet złamać te żebra. Żebro jest strukturą dosyć delikatną. Ile jest takich osób, co się poślizgnęło, obecnie jest kupę śniegu na zewnątrz i łamią żebra, nawet o tym nie wiedząc. Więc bardziej tu polecam, jak już gdzieś okolice właśnie skosu brzucha przerolować i tak dalej, piłeczką może, ale zostaw to terapeutom albo po prostu idź na masaż. Zdecydowanie lepszy efekt będzie. Więc takie cztery chyba miejsca, których nie należy rolować, podsumowując już dla Ciebie. Naprężacz powięzi szerokiej, ok, ale pasmo biodrowo-piszczelowe niekoniecznie, z tego względu, że jest grubą strukturą, ma być napięte właśnie w okolicy kolana. Druga struktura, której nie warto rolować, pośladki, warstwa głęboka, jak już rolką, nie piłką, tak. Trzecia struktura, której nie powinieneś rolować bardziej rolką, dual ballem, tak, to są prostowniki grzbietu. Wybierając rolkę, mobilizujesz, wybierając dual balla, rozluźniasz te struktury. Ok. I czwartą, ostatnią strukturą, niekoniecznie roluj, są to właśnie okolice żeber, gdzieś tam skosy, czworoboczne lędźwi itd., itd., ponieważ to niekoniecznie może Ci pomóc, a zdecydowanie bardziej jest ryzyko wystąpienia, wzrasta ryzyko wystąpienia kontuzji. Jak to zawsze mówię, trenujcie, ponieważ każda forma aktywności jest dobra, ale robiona z głową. Więc jeżeli również Wy macie jakiekolwiek problemy, nie wiecie co i jak robić, wpiszcie w komentarzu, jakie materiały by Was jeszcze interesowały, a za dzisiejszy materiał serdecznie Wam dziękuję i do zobaczyska w kolejnym materiale. Zostawcie lajka, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ściskam, Sherlock.